Czy marzyliście kiedyś, aby odkryć najbardziej malownicze i najpiękniejsze plaże w Tajlandii? Dzisiaj zabiorę Was na mega wycieczkę, gdzie zobaczymy przepiękne widoki, krystalicznie czystą wodę, miejsce bardzo podobne do tych na Seszelach i w ogóle. Witajcie na kanale M. Majerski. Dzisiaj wybieramy się na wyspę Similan, prosto z Phuket. Jeśli jesteście zainteresowani takim tematem, chcecie więcej informacji odnośnie Phuket i tego miejsca, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę pod tym filmem, a my wybieramy się właśnie na autobus, który rusza o 6 rano już na wyspy, a powrót wycieczki będzie dopiero o 20, także to będzie długi dzień. Zapraszam do oglądania. Ogólnie autobus zawsze podjeżdża pod Twój hotel i nigdzie nie musisz chodzić, ale z racji, że my jesteśmy dzisiaj ze znajomymi i kupowaliśmy razem wycieczkę, a mamy bardzo blisko siebie hotele, to idziemy pod ich hotel i jedziemy dalej. Jesteśmy na Phuket i widoki od razu są całkowicie inne niż w dużym mieście Pattaya. Przepięknie wstające słońce za mną, piękne palmy, także klimaty tutaj na wyspie Phuket zdecydowanie ładniejsze niż w dużym mieście Pattaya. A tymczasem mamy pierwszy postój w drodze do portu, z którego będziemy 1,5 godzinki płynąć później na wyspy Similan. Tak jak już wspominałem, nasza wycieczka zaczęła się o 6 rano, minęło już 1,5 godzinki, myślałem, że będziemy na miejscu, więc ja, ale jeszcze nie, bo mamy toaletę i jeszcze pewnie jakieś 0,5 godzinki drogi. Yes. Yeah. How many person? Two. Ah, in the back side you can sit. Ah, back side you can sit. That's all. 你头晕是吗？ Maybe you got two or three, one, two, one. Yeah.
ก็ที่จักอินเคเบบีก็ชัวร์ How to use the plastic bag นะคะ Open 1 and 2 and 3 start and then give me Tam jest właśnie ta droga, gdzie się idzie na tą górę. Płyną ludzie. Ale razi po gałach. Masakra. Ciężko patrzeć jest bez okularów. Ale woda. Mąka normalnie, mama. Mąka? Jak na Zanzibar, co nie? Biało. Wyspy Similan od dawna były na mojej liście miejsca, które muszę odwiedzić w Tajlandii. Są bardzo podobne, jak już mówiłem, do Seszeli, tajskie Seszele. Bardzo się cieszę, że będę mógł się dzisiaj z Wami podzielić, jak ta wycieczka będzie wyglądać. Pamiętajcie jeszcze raz o subskrypcji i łapce w górze. Mamy prawie godzinę. No, zerkniesz. A to chyba co, 150 metrów tylko? Ale po skałach. 150 metrów po skałkach. Czekaj, tylko tutaj jeszcze zerknę. Czy to jest jakaś nasza mapa? A, to będziemy chyba tędy szli, tak? You are here. O, okej. Okay. No, bliższe. Można spotkać Warana. No to albo idziemy w lewo. Krócej, albo idziemy prosto dłużej. Idziemy w lewo spotkać Warana. Dobra, idziemy w lewo. O, to trasa taka niezła. Przez dżunglę. Kurde, niezła trasa. Będziemy iść półtora godziny. Nieźle. Kurde, tutaj na kucaka. O kurde, jak nisko. Coraz ciekawiej się tu robi, muszę Wam powiedzieć, po tych skałkach. I coraz bardziej niebezpiecznie. Ja pierdzielę, można zjechać i tyle. Trzeba każdy uważać. Nie no, dobra. Ja pierdzielę. Naprawdę trzeba uważać. Pomału. No. Not easy. Jak na błędnych skałach. Na błędnych skałach zrobiliśmy się. Jest naprawdę niebezpiecznie. I trzeba niezłą cenę płacić, żeby to zobaczyć. Właśnie, coś zobaczyć. Emi, chodź tutaj tak tą stroną. Tu. Nieźle. Ale ogromne te skały. O kurde. Dorka, będziemy się tam pchać? Nie, właśnie my chyba tam nie idziemy. No, powiem ci, że chyba tam jest za wąsko, za stromo. Nie, tam na pewno nie będzie. A nie za wiele się zmieni już. Tylko nie wiem, jak się teraz stąd wycofać.
If you want to go, you can go. Thank you. Okay. Tu jest wystarczająco pięknie. Wow. Chyba możemy iść tędy, tu w lewo i tam zejdziemy chyba na dół, tą drugą ścieżką. Kurde, ale stromo i niebezpiecznie to na pewno tutaj jest. Ale pięknie też, no. Coś za coś. Coś za coś, właśnie. Nie ma nic za darmo. Im bardziej niebezpiecznie, tym piękniej. Kurde. Troszkę tlenu. Nasza ta siedzi. Znowu się rusz. Ja jestem na dole z tym pomocą. Tak się zastanawiam, czy to nie jest właśnie teraz ta trasa taka naokoło, którą tam widzieliśmy na mapie. Na kucaka. Tylko baranów nie widzieliśmy. Baranów to jest dużo. Oj, bardzo gorąco. Similan to park narodowy, w którym wiele, wiele rzeczy nie wolno robić. Między innymi palić papierosów, przywozić alkoholu, karmić zwierząt, niczego dotykać w wodzie, nic rozpalać, trzeba dbać. Tylko najgorsze jest to, że jest bardzo, bardzo dużo turystów. No i na wszystko trzeba długo czekać, ciężko się przecisnąć, standardowo. Niestety też przez wiele miesięcy w roku Similan, tutaj ten park narodowy jest zamknięty z powodu takiego, że padają deszcze, są duże fale, nie da się tutaj dotrzeć, jest niebezpiecznie. No i ta cała turystyka, która chce tutaj, ludzie, którzy chcą tutaj przyjechać, muszą zmieścić się w tych kilku miesiącach, wtedy kiedy jest otwarte. No więc to też jest druga sprawa. Okej, zanim przejdę do najpiękniejszych widoków i do tego, co tutaj można zobaczyć, to tylko chcę jeszcze powiedzieć odnośnie drogi, która zajęła nam z miasta Patong, z wyspy Phuket, do miasta, w którym był port. To jest około 2 godziny drogi samochodem, plus około pół godziny zbierania ludzi po mieście, więc 2,5 godzinki trwa, można powiedzieć, od momentu, kiedy znalazłem się w lobby do portu, z którego ruszyliśmy speedboatem. Po przyjeździe od razu mieliśmy śniadanie, które było wliczone jakby w cenę wycieczki, czyli bufet, jakiś tam ryż, makarony, paróweczki, jajka, także fajnie, jakieś herbatki, kawki, tosty, także bardzo fajne śniadanie. I następnie około 1,5 godziny płynięcia speedboatem przez duże morze, na którym są dość spore fale i mega podbija. Na szczęście łódź jest duża i jakoś to idzie, ale ogólnie co niektórzy, jeśli mają jakieś problemy, to tutaj te problemy mogą wystąpić, ale dają tabletki, jeśli ktoś chce, dają worki na żyganie, jeśli ktoś potrzebuje, także jest jakby cała obsługa, wszystko tak jak trzeba zrobione, przygotowane. No i tak to wyglądało od hotelu do miejsca, do którego właśnie dotarliśmy, czyli Similan. Similan to 9 wysp położonych obok siebie, także jest to pozwiedzać. My mamy wycieczkę, która nie obejmuje wszystkich 9 plaż, bo nie chcieliśmy takiej wycieczki z tego względu, że po prostu wszystko byłoby mega biegiem. I tak nawet tutaj już jest lekka presja, już jest troszkę mało czasu, także zobaczymy dużo mniej niż moglibyśmy. Bardzo dużo ludzi, trzeba stać w kolejkach, tu się ciężko przecisnąć, tam się ciężko przecisnąć i za 10 minut już po tym, co tylko tutaj zobaczyliśmy, odpływamy i jedziemy w następne miejsce, więc gdybyśmy wybrali wycieczkę, gdzie jest, można powiedzieć, do opłynięcia wszystko, to byśmy
nic z tego nie skorzystali. Lepiej podzielić sobie tą wycieczkę na dwie różne, no chyba, że ktoś lubi i chce zobaczyć za wszelką cenę wszystko naraz, tylko że tak po troszeczkę, no to oczywiście też tak można. Raczej, gdzie byście wycieczki nie kupili, to wszędzie raczej dają śniadania, obiady i tak dalej tutaj na wycieczce, no bo jesteśmy tutaj cały dzień, także swojego jedzenia jakiegoś nie trzeba zabierać, a dodatkowo widzę już tutaj właśnie, że całe to zaplecze jest też dobrze wyposażone. Można sobie kupić jakieś kurczaki smażone na grillu, można coś do picia oczywiście, toalety są, wszystko jest mega dobrze tutaj, wszystko jest zagospodarowane, także o nic nie trzeba się martwić ani przejmować. Tutaj pan kraby po ręce puszcza. O, ludzi. Czy foto będzie w wodzie? Foto? Może będzie. Taki koralowiec? O, właśnie takich koralowców zabierać stąd też nie wolno. Nie wiem, trzeba by się było rozebrać. Nie w koszulce. Zrobisz mi tutaj na te skałki? Mhm. Wow, patrzcie, jaka ogromna rafa koralowa. Ogromna. Ujacie. O, ale wielka. I ciężka. Woda jest po prostu przepiękna. Kurde, takie... Patrzcie, to jeszcze takie też piękne. Wow. Idę jeszcze tutaj zobaczyć, bo naprawdę takie klimaty, że ciężko wzrok od tego odciągnąć. Chętnie bym sobie tutaj popływał, ale już popływam sobie w miejscu, gdzie będzie snurkowanie. A tutaj pochodzę, popatrzę, pozwiedzam, bo naprawdę jest co nagrać. Z tamtej strony wyspy, po lewej, również są takie skałki i piękne miejsca. Tutaj pan musi trzymać sznurem łódkę, żeby ludzie mogli w miarę normalnie z niej wyjść na płciźnie. Zbiera się już tutaj kolejeczka na tą czwartą łódź. Za sekundkę pokażę wam kolejne fajne miejsca, kolejną wyspę, a w tym momencie proszę was o to, abyście pomogli budować ten kanał i zostawcie subskrypcję, jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy i zalajkujcie to wideo. I oczywiście każdy komentarz również jest mile widziany, to również pomaga budować ten kanał i już lecimy dalej. Czas na snorkling. Tutaj nasz kapitan jointa pali. Zaraz zobaczycie, jaką ma faję. You do two stop. Each stop 30 minutes, okay? Why you didn't do just one stop was on time, so you didn't kiss anybody. No, yeah? I give you the mermaid. Oh, the mermaid is the man to the sea. Are you finished? No, 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 I'm just leaving my phone. Sorry? And you can see the mermaid. Yeah. The mermaid swim. Yeah. Okay, excuse me, sir. Okay. Tak, i będą pewnie biegały albo tego tędy.
Ten piaseczek tutaj na tych wyspach to jest po prostu coś niesamowitego. Jest tak cudowny, tak mięciutki, taki drobniutki. Najlepszy piaseczek, jaki tylko w ogóle można chyba znaleźć na wszystkich plażach. Nie powiem, że jest tutaj najlepszy na świecie, bo na Zanzibarze jest praktycznie taki sam, ale ogólnie to jest taki rodzaj piasku, że no najlepszy. Na Maya Bay też taki jest, tutaj na Similan też taki jest. Są to naprawdę jedne z najlepszych piasków, jakie są na świecie. Znajdujemy się obecnie na czwartej wyspie. Tutaj właśnie zjedliśmy przed chwilką obiad. Jest to nasz ostatni punkt w tej wycieczki. Niestety mieliśmy jeszcze jechać na wyspę siódmą, ale się nie uda, bo był wczoraj jakiś wypadek, jakieś coś się tam wydarzyło i niestety dzisiaj żadna firma, żadne kampany nie wozi turystów na wyspę siódmą. Niestety wyspa dzisiaj jest pusta. Także musimy niestety nacieszyć się tym, co i tak widzieliśmy, ale i tak było pięknie. Nie wszystko oczywiście jest na kamerze. Trzeba przyjechać samemu, zobaczyć to też na własne oczy, jeśli ktoś chce więcej. Ogólnie to mega widoki, mega woda, mega klimat. To jest naprawdę mega, mega rajsko. Dużo bardziej rajsko niż na samej wyspie Phuket, a tym bardziej w takich miejscach jak Pattaya czy jakieś inne miejsce z dostępem do morza typu Hua Hin czy coś jeszcze innego. Tam nam Dorota z Emi machają z wody. Mam wrażenie, że szybko, głęboko, co? Jeszcze przypomniało, to było ostrzeżenie, żeby też nie latać tutaj dronami. Nie wiem, jak to przestrzegają osoby, które kręcą filmy na YouTube, czy rzeczywiście nikt nie kręci tutaj z drona. No ja i tak nie mam, i tak nie mam, i tak nie kręcę, i tak nie kręcę. No, ale właśnie ciekaw jestem, czy wszyscy tego przestrzegają i naprawdę nikt nie kręci dronami tutaj na tych pięknych wyspach, czy nie. Dajcie znać w komentarzach, czy widzieliście już jakieś filmy, kto kręcił dronem
gdzieś tutaj na Similan Island, ale właśnie sporo jest tych obostrzeń i wiele rzeczy jest tutaj zakazanych. Tak jak mówiłem wcześniej, warto też pamiętać o tym, żeby wziąć ze sobą czapkę, ale to chyba jest już na tyle jakby oczywiste, że nawet nie trzeba o tym mówić, ale naprawdę warto mieć ze sobą jakieś coś do smarowania, bo jest bardzo gorąco i można naprawdę mega się spiec. My jesteśmy już w Tajlandii od 3 miesięcy, jesteśmy dużo na tym słońcu, a mimo to i tak odczuwamy, że jest tutaj bardzo gorąco i bardzo mocno już się opaliliśmy, także uważajcie na to. Właśnie przyszedłem teraz na drugi koniec plaży, gdzie jest przepięknie, bardzo duże skały. To jest właśnie to, czym ta wyspa jest rozpoznawalna. Zobaczcie, jakie widoki. Wow. Pięknie. Niesamowicie czysta woda, niesamowicie piękny piasek. I dużo słońca i daje to przepiękne kolory, przepiękne widoki. Mega. Tam jeszcze jest tak dużo skał tam dalej. Tutaj od tej strony w sumie jest dobry dostęp do tych skałek. Wygląda to naprawdę czadowo. Tutaj właśnie jest miejsce wyznaczone do snurkowania. Także tylko brać maski i oglądać rybki. I piękne widoki. Bardzo dużo Chińczyków widzę tutaj na tej wycieczce. Ostatnio nie ma ich tak bardzo jakoś dużo w Tajlandii. Ale na tej wycieczce jest ich naprawdę dużo. Ostatnio taksówkarz opowiadał nam, że chiński rząd i tajski rząd mają tam jakieś małe spory, przez co jest trochę propagowane przez Chińczyków to, że w Tajlandii jest niebezpiecznie, w Tajlandii jest drogo, w Tajlandii coś tam, żeby wystraszyć ludzi w Chinach i zniechęcić ich do wyjazdu do Tajlandii. I tak samo na odwrót, tajski rząd też mówi do swoich obywateli, żeby nie jechali do Chin. Dlatego trochę tych turystów z Chin jest mniej obecnie. Ale tu jest pięknie. Musiałem uciec do cienia, bo chcę jeszcze wam pokazać jedną rzecz tylko tutaj w środku. Skręciłem tutaj troszkę za wcześnie i widzę, że tutaj za bardzo przejścia nie ma. Ale już jak tu jestem, to i tak przejdę. Ale nie wiem, czy przejdę, bo są ogromne mrówki, które przejęły niestety linę, po której chciałem tutaj przejść. A jeszcze na dodatek depnąłem tutaj w takiego liścia, który ma mega kolce, ale chyba nic mi się w nogę raczej nie stało i jednak muszę się stąd wycofać. Ogólnie tutaj, gdzie plaża się kończy i zaczyna się troszkę drzew, to wygląda to tak, można sobie spokojnie uciec od słońca, od plaży, jak ktoś chce. Wszędzie dużo z tych czerwonych, ogromnych mrówek. Także tutaj stoliki, tam są ubikacje, stołówka, tam można sobie lody kupić, także ładnie, miło i przyjemnie. I tutaj jeszcze jest tylko takie jedno coś, co chcę wam pokazać, gdzie jest właśnie napisane Similan Island, już tam idę. Czekajcie, co my tutaj mamy? O, buty można sobie kupić za 150 batów, jakby ktoś zapomniał. Takie tutaj różne rzeczy. Lody, zimna kola, jakieś różne rzeczy, babeczki, coś słodkiego. Jestem tutaj, co wam chciałem jeszcze tylko pokazać, właśnie żółwie, piękne rybki, piękne rafy, o, śpiewające ptaszki na drzewach. I tak to tutaj wygląda.
Narodowy Park Similan. Ale egzotycznie. Mega dżungla. Bardzo gęsta roślinność. Ptaszki. Wszystko tak, jak ma być. Tutaj na tej czwartej wyspie, właśnie gdzie jesteśmy, mieliśmy praktycznie 2 godziny czasu wolnego, z czego trzeba było skorzystać z jedzenia darmowego obiadu, który był wliczony w cenę wycieczki. Cena wycieczki to około 2,5 tysiąca batów od osoby dorosłej, około 2100 od osoby młodej, dziecka. Tutaj akurat była strefa wyznaczona do palenia. Źle się zapędziłem. O, mamy nawet taki ładny pomnik tutaj. I teraz po obiedzie można sobie spokojnie iść popływać, posnurkować. Około 1,5 godziny czasu wolnego na pozwiedzanie. O, mamy tutaj też informację, że jest to właśnie Similan National Park. Stąd będziemy teraz płynąć znowu około godziny 20 speedboatem do portu i około 2 godzin na Phuket do miasta Patong. Czyli jeszcze teraz około 3,5 do 4 godzin trasy, żeby wrócić do domu. Także 4 godziny praktycznie w jedną, 4 godziny w drugą, 8 godzin w podróży, a wycieczka trwa od 6 mniej więcej rano do 20, więc reszta czasu to jest tutaj na zwiedzanie, a więc na tą wycieczkę trzeba zarezerwować sobie calutki dzień, bo jest to bardzo długa wycieczka, ale wszystko jest w niej zapewnione. Bardzo mega miejsce i polecam to miejsce. Także pamiętajcie jeszcze raz, jeśli kogoś interesują takie tematy jak właśnie podróżowanie, w szczególności obecnie po Tajlandii, to koniecznie zasubskrybujcie kanał Po Więcej. Zostawcie łapkę w górę. Jak macie jakieś pytania, to koniecznie zadajcie je w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Fajnie, że też trafiła nam się taka fajna załoga w łodzi, bo to też dużo daje, bo jednak trochę czasu się tam na tej łodzi spędza, a są zabawni, pocieszni, wszyscy uśmiechnięci, bo to też właśnie jest bardzo ważne podczas takiego wyjazdu, że nikt się nie kłóci, nikt nie stawia focha, nie ma jakichś takich dziwnych zachowań ze strony zespołu, który tutaj to organizuje i firmy, więc jest naprawdę wolna ręka i jest fajnie na tej łodzi. W autokarze też wszystko w porządku. Tutaj są takie domki, takie, w których można by było spać albo zostać tutaj, choć raczej wszystko jest tutaj, widzę teraz, pozamykane i nikt tego nie używa. Chyba że są to jakieś tylko gospodarcze budynki, może z jedzeniem, może z jakimiś tam innymi rzeczami, sam nie wiem. No tutaj ewidentnie wyglądają te domki, jakby można było zostać tutaj na noc. Zobaczcie, jakieś ciuchy porozwieszane. Także być może i można zostać tutaj na noc. I jeszcze ostatnia uwaga dla tych, którzy zostali do samiutkiego końca, że uważajcie, jak chodzicie na boso po takich miejscach, bo możecie sobie powbijać naprawdę sporo rzeczy w nogi. Ja tu właśnie czuję, że jakieś igiełki, które spadają z tych drzew, które są tutaj wszędzie, po części chcą mi się właśnie wbić w nogę i trochę kuje. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, za obejrzenie odcinka do samego końca. To dla mnie bardzo ważne, pomaga budować to kanał, rozrastać się. Także jeszcze raz dziękuję i w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Także żegnam się z Wami i do zobaczenia do następnego razu. Na razie, hej, cześć. A już na samiutki koniec mam jeszcze dla Was tylko kilka naszych prywatnych fotek. Także jak macie ochotę, to obejrzyjcie. Dam, 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 dam